Słuchajcie, zostałem sobie sam na hali, dlatego że chłopaki cały czas obrażają moją ulubioną zabawkę. Mami Longlegs, oni mówią, że cały czas się dzieje po prostu coś dziwnego, jak ona jest w pobliżu i tak dalej. I totalnie tego nie zauważam, wiecie? My tutaj bardzo super się dogadujemy, prawda, Mami Longlegs? Widzicie, ona nawet potrafi się po prostu odzywać. Po prostu tak mi się dobrze nie ubawi. Tylko naprawdę muszę to trzymać w kompletnym sekrecie. Ej chłopaki, ale będzie zarąbiście dzisiaj na imprezie. No dzięki w ogóle za zaproszenie. Spoko. Fajnie, fajnie, że Ernesta nie będzie w ogóle. To jest najlepsza rzecz na świecie. Czemu jest hala otwarta? Nie wiem, to wasza hala. Ja nie wiem, ja tu jestem pierwszy raz zaproszony. Słyszysz? Coś jest, słyszałem coś. To jest biura? Co wy macie na tej hali? Ej, to jest biura czy gdzie? No tak, nie wiem. Ej, nikogo nie ma. Chodźcie. No dobra, to idziemy. Ej, ucichło, nic nie słychać. Coś słyszę, no tam, tam. Czy wy kogoś zamknęliście na tej hali? Z zakazanego pokoju, nie możemy tam. Co to jest za zakazany? O nie, pokój? Tylko ej, ja tam mogę wchodzić. Zakazane? Nie mogę wam powiedzieć, co? Nie teraz. Czemu coś wali z tego pokoju? No co to jest? Jezu! Co jest? Mamy Longlegs! Czemu ona jest na tej hali? Nie no, wy coś sobie robicie jakieś żarty. Ej, to chyba jest prank kolejny jakiś. No, ej, panowie, nie wiem co się dzieje, ale kazałem Ernestowi wyrzucić tą lalkę. To ej, Ernest! To był Ernest! Co jest? No i zobacz, no. Jakieś pranki, oni nas sobie żarty robią, jak zawsze. Co ty robisz, Ernest? Nie ma Ernesta, Ernest! Jaka Mami Longlegs? Ej. Ale słyszę głos Ernesto, no coś tak, mi się stało. Ernest, bo nie chcę pokazywać, co tam jest. Ej, no przyszliśmy na imprezę, a tu jakiś w ogóle prank stawiacie znowu. Kiedy masz na górę. Nie, no jakoś o 22:30 mam pociąg. Mamy wracać, bo ja widzę, że nic się nie dzieje w ogóle. Miała być fajna impreza. Patrz, co on tu wyszedł. Siema chłopaki! A cię miało nie ma być. O, nie wiedziałem, że będziecie dzisiaj. Czemu? My też nie wiedzieliśmy, a czemu wy tu jesteście w ogóle? Ja przyszedłem. No na imprezę na hale przyszliśmy. Czemu tak się dzisiaj zachowuje? To jest impreza na hali? Tak. No, no jest. Ale nie byłeś zaproszony. Jak to? Ty miałeś wywalić. Miałeś wywalić Mami Longlegs. Ale nie wiem, o co chodzi. Przecież ja nie mam Mami Longlegs. To jest jakiś, nie wiem. Widzicie, że miał Mami Longlegs? Co zaraz powiecie, że ja mam Longlegs, tak? Chociaż chciał imprezę swoją zaczął wcześniej, a my dopiero przychodzimy. 5 minutes later. Było blisko i by mnie nakryli. Ja naprawdę, słuchajcie, nie wiem o co im chodzi. Czemu oni mają spinę do tej zabawki? Wiecie co? Musimy ją zabrać z sobą, ale tak, żeby nie zauważyli. Ja ją muszę mieć. Sorry chłopaki, myślałem, że lepiej to troszeczkę wyjdzie. Ja to widzę, że nie, nic się nie dzieje, no stypa. Stypa no, to jest. No, ale miał być DJ, nie wiem dlaczego go jeszcze nie ma. Ja przyjdę. Co się dzieje? Co on robi? On zwariował. Gdzie jest Ernest? Nie wiem, rozpędzanie imprezy, ale to jest jakieś przesada. Co? Uważaj! Dwa! Longlegs! Dwa! Ale to epickie! No, chłopaki? Co ty robisz? Co ty, a co wy robicie? No pytamy się, co ty robisz? Czemu no mówiłem, że masz Mami Longlegs. Nie! Ona tutaj już była! Ta zabawka. Ej, Zipek, o co miała zniknąć, zabawka? Stary! Ale ona jest fajna, Zipek nie! Zostaw! Nie możesz, stary. Ogarnij się. No dobra, no dobra. Gdzie jest DJ? Odwołałeś go? A nie miało być ładnej DJ-ki? Tak, bo w pierwszym odcinku hali, że ładna DJ-ka, nie? No stary, jak ogarniemy tu to pale, nie? Zakładasz perukę i ty nią będziesz. Nie. Robimy swoją imprezę, bo wy to jesteście stypiarze. Nie, chłopaki, ja mam za godzinę pociąg, chłopaki. Jak się nie rozkręci impreza, to ja sobie stąd idę, bo to jest to jakieś... Zawiążę cię na pociąg. Zipek, ogarniemy to. Chłopaki nie pojadą z hali przez to, że mam tu jesteś. Tu jest. Nie, to wszystko przez nią, naprawdę. Much later. Co jest grane, stary, to jest... No, bo wiesz, nakupowaliśmy lepiej i musimy teraz to wszystko rozstawić, nie? Nie. Chcecie nam pomóc? Panie? Nie. No my tutaj imprezy przyszliśmy, czy składać jakiś roboli? Wiecie co, ja posprzątam szybciutko i rozkręcamy imprezę. Na pewno, uratuję to, obiecuję. Na pewno? Masz 15 minut, dobra. A ja nie minuty dłużej. Nie, no ksyf, jak ty od tego jesteś? Ty! Co tu się... Ej! Zipek, za tobą! Za tobą! Co? Coś to zwisało z góry. Gdzie? Jakaś taka... Ręka jakby. No, no coś jakby takie. Tu nic nie ma. O, przysięgam! Było, tak, no, było! No, było. Chłopaki, to było z góry! Co? Z góry! O,
Kurde, chodźcie po bronie, bierzcie dobra, bronię. Dobra, dobra. Nie wiem, biorę to. O, to jest najlepsza. To jest najlepsza broń. Jestem gotowy, chodźcie, sprawdźmy. Lecimy. Ja, ale to była jakaś ręka, czy co to było? Nie wiem, to jest wasza. Patrzcie! Cicho, cicho. Ej, ja się troszeczkę tego cykam. A, nie wiem, co to jest. Czekaj, coś jest nie tak. Co jest? Ma bardzo długą rękę. Ja nie wiem, co się dzieje. Co ty robisz, Ernest? Co ty, jakieś jaja? Co jest? Zobacz, ja się bawiłem z tą mami long legs. Stary, przestraszyłem się, serio. Co jest? Co się dzieje? Co? On nie ma ręki! Znaczy ma bardzo, bardzo długą rękę. Co tu się dzieje? Chłopaki! Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Ja wiem, co się dzieje. To nie jest on zamienia normalne. Się w mami long legs. Jak to mami long legs? Odciągnę się od niego, bo się zarazimy tym. Mami long legs, to jest zaraźliwa choroba zakaźna. Chłopaki, no nie zostawicie mnie chyba! Czekaj, Przemek! O kurde! Chłopaki, co robimy? Nie wiem, stary, to jest dziwne. On się, jego ręka się zamieniła w mami long legs. Słyszycie go? Coś słyszę. On tam stęka. Chłopaki, no! On schodzi! Schodzi! Cicho, nie zauważy nas! Cicho, zauważy nas! Nie możecie mnie zostawić z tą ręką przecież! O! Co? O nie! Chłopaki! Masz dwie ręce! Pomóżcie mi, proszę! Nie chcę ci pomóc! Dajcie mi pomocną dłoń, panowie, proszę! Nie, dobra, no dobra! Czemu masz dwie ręce? Ej, ja nad nimi nie panuję, chłopaki, uciekajcie! Ej, naprawdę, te maski, tak jakby... One same to robią cały czas, patrzcie! Ernest! Próbuj umysłem to kontrolować, tak, no! Kontroluj to, stary, potrafisz! Naprawdę! Ej, dobra, dobra? Panowie! To był po prostu szok! Ja nie wiem, o co z tym chodzi, ale to nie jest zbyt wygodne, szczerze mówiąc! Patrzcie, mam rozwiązanego buta! Nie! No tak! Możesz się zarazić! Czekaj, zobacz sobie! O, jest mi jest! Dzipek, o nie, twoja twarz! Co? Co się dzieje? A nie, to po prostu. Światu. Myśleliśmy, że jak dotknę komuś tą macką, to zamieni się w mami long legs. Ej, będziemy musieli ci ze wszystkim pomagać chyba, nie? Z taką a nie ręką to nie będziesz w stanie nawet chwycić za kubek. Zobacz, przecież to jest... Będę w stanie! Nie patrz, jak tym władam! Daj mi, hop! Masz, napij się, stary. Ani buta nie zawiążę. Ale czemu mi tego nie dajesz do ręki? No, trzymaj. Dzięki. Ty, a wiecie, co jest najlepsze? Chodź, biegaj dookoła niego. Co wy zrobiliście? To nie jest śmieszne. Rozumiecie, że ja się powoli zamieniam w bawi long legs? No, w sumie... Już mam dwie ręce. Bądźmy tacy, ja go rozwiążę. Chłopaki, rozumiecie, że musicie mnie odmienić albo się zamienię w całości? Ale my nie wiemy, jak się odmienić. Ale będzie śmiesznie wtedy przynajmniej. Słuchajcie, zacznijmy od tego. Gdzie jest mami long legs? Ta przytulanka faktycznie sprawia te dziwne rzeczy. Ty ją miałeś ostatnio. No ty ją miałeś, ty się nią bawiłeś. Ostatnio Zipek ją wyrzucił. Na dwór. Gdzie ją wyrzuciłeś? Na dworze. Zipek, musimy odnaleźć na przytulankę. Ta przytulanka jest jedynym sposobem, żeby go jakoś ocalić. Chłopaki, gdzie nie ma? Zniknęła? No. Już raz tak się działo, że wyrzucaliśmy tą zabawkę i ona wracała. Ale gdzie wracała? Wszędzie, w hali, po prostu. Musimy ją znaleźć. Co jest? No dobra, może jest gdzieś ukryta. Dobra, dawajcie. 3, 4, kto pierwszy znajdzie, wygrywa stówę. Co? Jak to? Stówę. Co? Stówę? Gdzie ona jest? Ej, mam pilotę, gdzie jest moje 100 złotych? Daj mi moje 100 złotych. Moje 100 złotych, gdzie jest? Ja nie mogę, dobra, wymiana. Stówa. Dawaj ją. Dobra, co mamy teraz z nim zrobić, chłopaki? No, ja się nie znam na tym. Nie wiem, może coś... Jakaś magia, to twoja hala, ale ja... jak ona śmiesznie... Nie! Nie chcę tego dotykać, chłopaki. Nie dotykajcie tego, weźmy. Dlaczego? To tylko pluszak. No zobacz, nic nie robi. Nie! Co jest? Szybko! Weź to już!
Zarzuć coś na nią. Dobra, jest git, wracamy do Ernesta, chodźcie. Ernest, gdzie ty jest? Ernest, okej, wszystko? Wszystko w porządku? Nie ma łapki. Ej, zadziałało. Dzięki panowie. Wszystko okej? Okay? Dobrze jest, Byszku? Wróciły ci ręce do normalności. Naprawdę, dziękuję panowie. Zobaczymy, czy nadal umiesz łapać. I złapałeś. Nieźle. Nie, dobra. W końcu mogę to robić, nice. Dobra, to dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, nie bawcie się w Mami Longlegs, bo ona jest naprawdę straszna. Widzimy się już jutro. To na tyle. Na razie.